Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale i przychodzę dzisiaj do Was z książkową recenzją. Z nowością od Aleksandry Rak i wydawnictwa Dragon, czyli Bieszczadzka kolęda. Czwarta część serii Pensjonat na wzgórzu. Cudowna seria, wspaniała autorka, cudowne wydawnictwo i po prostu jeszcze lepsza, niesamowita seria obyczajowa i mój patronat. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to zdecydowanie bardzo krótka i bardzo ekspresowa recenzja tej książki, ponieważ jak sama Wam wspomniałam przed chwilą, jest to czwarta część serii, z której nie mogę Wam za dużo zdradzić, bo zepsułabym Wam ogromną część zabawy z czytania poprzednich tomów. Aczkolwiek na pewno kilka rzeczy wspomnę już za chwilę, a na koniec możecie się spodziewać rozdania. W związku z tym, że jest to mój patronat, mam dla Was jeden egzemplarz do wygrania, ale o tym już chyba na sam koniec. W tym momencie zdecydowanie z całego serca chcę podziękować wydawnictwu Dragon za możliwość patronowania temu tytułowi, za możliwość jego przeczytania i za tą możliwość, że teraz właśnie mogę Wam tą książkę co nieco zrecenzować, a później dać Wam jeden egzemplarz zupełnie za darmo. Oczywiście recenzje poprzednich trzech tomów możecie znaleźć tutaj w kartach. One się będą Wam co jakiś czas pokazywać, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo, ale to bardzo serdecznie odsyłam Was do tych filmów. Natomiast jeżeli chodzi o czwarty tom, to chciałabym wierzyć, że nie będzie on ostatni. Chciałabym dostać co najmniej jeszcze jedną historię naszych trzech głównych bohaterek, trzech sióstr, Patrycji, Martyny i Klaudii, które połączyły się, tak naprawdę spotkały się ponownie po wielu latach rozłąki, ponieważ w pierwszym tomie się okazało, że ich tata jest bardzo, ale to bardzo poważnie chory. Ich tata razem z najmłodszą siostrą Klaudią prowadzą wspomniany pensjonat na wzgórzu. No i dziewczyny miały się w pierwszym tomie spotkać, żeby uzgodnić, no jakby co z tatą będziemy dalej robić i co z całym pensjonatem, który jest dla niego życiem. I jakby od tamtych wydarzeń do tego, co dzieje się w Bieszczadzkiej kolędzie, dzieje się naprawdę dużo. W samej Bieszczadzkiej kolędzie dzieje się dużo. I jest to dla mnie o tyle wyjątkowa powieść, ponieważ jak już widzicie po samej okładce i po klimacie, którego można się tu spodziewać, jest to część ewidentnie świąteczna. Ale przyznam się Wam szczerze, że w tej części ten element świąt jest dla mnie przeogromnym zaskoczeniem. Bo zdarzyło mi się, że czytałam kilka obyczajówek z motywem świąt i najczęściej wyglądało to tak, że bohater mieli przez całą książkę jakieś tam problemy do rozwiązania i tak dalej. Natomiast w tym momencie już Wigilii i Świąt Bożonarodzeniowych wydarzał się cud. Albo może niekoniecznie cud, ale część tych problemów jakoś tak się, wiecie, rozwiązywała. Jakieś tam niesnaski, jakieś takie dziwne, trudne relacje, czy to z rodziną, czy z partnerami, czy ze znajomymi, czy w pracy. Wszystko się jakoś tak nawet całkiem przyjemnie rozwiązywało. Natomiast tutaj, w tej książce, jak już dochodzimy do świąt, to mogłabym spokojnie powiedzieć, że ilość problemów i dramatów w same święta jeszcze bardziej się po prostu nawarstwia, jest ich jeszcze więcej i nie są to takie typowe, piękne, niezapomniane święta. Aczkolwiek niezapomniane one będą na pewno, bo są bardzo trudne, bardzo emocjonalne i jest tam naprawdę niesamowicie dużo przeżyć, dużo trudności i dużo problemów, które jakby nawarstwiły się i które może nie byłyby tak trudne do rozwiązania, gdyby się wzięło za nie jakiś czas przed świętami, ale jakby no w same święta następuje tak ogromna kumulacja tych problemów, o których czytamy tutaj od samego początku, że człowiekowi się wydaje, że to z tego się nie da wyjść. To już nie może być dobrze. A jednak jest tu jakieś poniekąd szczęśliwe rozwiązanie w tym wszystkim, mimo że nie następuje ono w święta. I zakończenie, wydawałoby się, że całej serii jest w pewien sposób z jednej strony domknięte, z drugiej strony poniekąd lekko mamy takie uchylone drzwi, żeby się domyślać, co się wydarzy dalej. I
Można by powiedzieć, że byłoby to idealne zakończenie całej serii, ale ja naprawdę chciałabym wierzyć, że my wrócimy jeszcze, chociaż przynajmniej w jednym tomie, do historii naszych trzech sióstr, które niby siostry, ale tak naprawdę genealogicznie rzecz ujmując, nie do końca. I każda z tych sióstr, każda w innym wieku, każda gdzieś tam po drodze miała swoje przejścia, swój jakiś bagaż doświadczeń, problemów, jakieś swoje własne cele i marzenia. Jakby tutaj tak naprawdę widzimy, jak dziewczyny się bardzo od siebie różnią, jak one się zmieniały na przestrzeni całej tej historii, od pierwszego przez drugi do trzeciego tomu i teraz w tym czwartym. Naprawdę na niektóre bohaterki aż dziwnie mi się patrzy przez pryzmat całej tej historii. I mimo tego, że gdzieś w pierwszym tomie miałam swoją jedną ulubioną bohaterkę, to tak naprawdę już teraz, na koniec tej całej przygody z dziewczynami, mogę otwarcie powiedzieć, że uwielbiam wszystkie trzy, bo poznałam je na tyle, wydaje mi się, dobrze, że nie jestem w stanie wybrać jednej ulubionej. I powiem Wam, że no jestem w szoku. Jestem tak naprawdę w szoku, ale wydaje mi się, że właśnie to, jakie dziewczyny są, czy my jesteśmy je w stanie polubić, czy nie jesteśmy w stanie, że każda z nich ma jakieś tam swoje wady i zalety, plusy i minusy, to jest właśnie ta niesamowita umiejętność przedstawiania ludzkich charakterów w taki sposób, jakbyśmy naprawdę poznawali rzeczywistych ludzi. Bo wiecie, są historie, w których głównego bohatera, czy tam bohaterów, bohaterki, zakochujemy się w nich, lubimy ich i dogadujemy się od pierwszej strony. Ale w życiu codziennym wydaje mi się, że rzadko się tak zdarza, żeby byli ludzie, których tylko zobaczymy, zamienimy z nimi tak naprawdę dwa zdania i od razu ich kochamy, lubimy i twierdzimy, że to są nasi najlepsi przyjaciele. Natomiast w tym cyklu Pensjonat na Wzgórzu te bohaterki naprawdę dają nam czasami w kość. I naprawdę przynajmniej jedna z nich jest taka, że po prostu gdy ją tylko poznajecie, to ją skreślacie ją na samym początku, nie lubicie jej, nie chcecie jej znać, a później się jednak okazuje, że jak się ją tak trochę lepiej pozna, tak jak prawdziwego człowieka gdzieś tutaj w życiu realnym, to okazuje się, że da się z taką osobą funkcjonować, da się ją polubić i tak jak w przypadku dwóch pozostałych sióstr, po prostu będę za nią przeokropnie tęsknić. Więc jeżeli lubicie historie obyczajowe, to koniecznie zakręćcie się wokół całej serii Pensjonatu na Wzgórzu, bo uważam, że naprawdę warto. Jeżeli nie przepadacie za historiami obyczajowymi, ale szukacie czegoś, od czego chcielibyście zacząć i poznać lepiej ten gatunek, to zdecydowanie Pensjonat na Wzgórzu to będzie jeden z najlepszych wyborów, jakie możecie zrobić. A po trzecie, jeżeli szukacie książki w klimacie świąt, która będzie troszeczkę inna niż większość świątecznych książek, książek dziejących się w klimacie świątecznym, to tym bardziej powinniście sięgnąć po czwarty tom. Ale żeby po niego sięgnąć, to faktycznie wydaje mi się, że wypadałoby zapoznać się z trzema poprzednimi, bo być może udałoby się Wam tą książkę przeczytać z wielką i ogromną satysfakcją bez poznania poprzednich tomów, aczkolwiek wiele rzeczy, wiele smaczków, wiele przyjemności z tak naprawdę czytania tej lektury Wam umknie, jeżeli nie poznacie dziewczyn tak naprawdę od samego początku. Wiele zachowań może Wam się wydać być może dziwnych i niezrozumiałych, dlatego zachęcam Was z całego serca, poznajcie całą serię Pensjonatu na Wzgórzu od Aleksandry Rak i od wydawnictwa Dragon. Jeżeli o mnie chodzi, to właśnie w tym momencie chyba mogłabym spokojnie zamknąć omawianie tej historii, ponieważ mogłabym Wam naprawdę o każdej bohaterce i o każdym wydarzeniu coś tam opowiedzieć, ale naprawdę nie chciałabym tego aż tak dokładnie robić, żeby właśnie nie zepsuć Wam przyjemności z czytania tych pierwszych tomów, w szczególności, że między pierwszym a tym czwartym jest dosyć spora różnica czasu i dosyć sporo różnych wydarzeń się po drodze dzieje, więc tym bardziej dajcie sobie szansę i dajcie nie tylko sobie, ale i dziewczynom, dajcie im szansę, żeby po prostu rozkochały Was w sobie. Natomiast w tym momencie chciałabym Was zaprosić również do rozdania, bo jak Wam wspomniałam, Bieszczadzka Kolenda jest moim patronatem i chyba z tego co kojarzę, to na wszystkie cztery tomy
trzy są właśnie objęte moim patronatem, co niesamowicie mocno mnie cieszy, bo jest to chyba zdecydowanie moja ulubiona seria obyczajowa na ten moment, którą na pewno bardzo, 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 bardzo będę Wam polecać. Rozdanie, żeby wziąć w nim udział, wystarczy, że wpiszecie pod filmem komentarz "biorę udział w rozdaniu" i to rozdanie, jakby możliwość zgłaszania się do rozdania trwa od dzisiaj, od teraz, od publikacji tego filmu do wtorku, do północy. W środę, za tydzień opublikuję wyniki w opisie pod filmem, na mojej stronie na Facebooku i w relacji na Instagramie. No i jakby cały regulamin jest też zawarty w opisie pod filmem. Te rozdania wyglądają u mnie za każdym razem praktycznie identycznie, więc tam pod względem zasad nic się praktycznie nie zmienia. Pamiętajcie tylko, że zostawienie komentarza konkursowego, komentarza rozdaniowego wiąże się z tym, że Wy mój regulamin, który jest w opisie pod tym filmem, przeczytaliście, zrozumieliście i akceptujecie. I to jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli macie jakieś pytania i wątpliwości, to piszcie śmiało. Ja w tym momencie z całego serca dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych. Trzymam bardzo mocno kciuki za zwycięzcę. Mam nadzieję, że egzemplarz, który zwycięzca czy zwyciężczyni otrzyma ode mnie, będzie bardzo dobrym prezentem, który sprawi, że się uśmiechniecie, jak tą książkę zobaczycie. Koniecznie dajcie mi również znać w komentarzu, czy lubicie książki obyczajowe, czy którąś z tych książek od Aleksandry Rak już czytaliście, czy może Wam się podobało, a może planujecie po nie sięgnąć mimo wszystko. Czekam na Wasze zgłoszenia, na Wasze komentarze i mam nadzieję, że widzimy się właśnie już za chwilę w kolejnym filmie. Tak więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!